Hej kochani, zapraszam Was na ulubieńców. Trochę tych ulubieńców jest, może nie jakoś bardzo dużo, ale trochę jest. Zaczynamy. Zacznijmy od pielęgnacji. Najpierw pielęgnacja włosów. Ostatnio bardzo dużo używałam tego szamponu, bardzo często. Garnier Fructis Citrus Detox. Bardzo go lubię, świetnie oczyszcza skórę głowy, odświeża, ale nie ma takiego wrażenia przesuszonej skóry głowy, jak przy niektórych szamponach przeciwłupieżowych, dlatego Wam go bardzo polecam. Duża pojemność, dostałam go normalnie w Osmanie, także bardzo go lubię. Napiszcie mi Wasz ulubiony zapach z Garnier Fructis, ja bardzo lubię te szampony i często do nich wracam. Dalej z pielęgnacji mam moje masło z The Body Shopu. Dostałam je chyba od siostry, wydaje mi się, i to jest masło malinowe i to jest zapach, który mi się nie nudzi. Zobaczcie, jakie zużycie, już prawie zużyte. Zapach to jest mamba malinowa, tak jakby wgniecionymi, świeżymi malinami. Nie umiem tego inaczej opisać, pachnie cudownie. Chyba mój ulubiony zapach z The Body Shopu i teraz chciałabym, żebyście Wy mi napisali swoje ulubione zapachy. Jakoś te zapachy takie typowo orzechowe, czekoladowe, waniliowe mi się przejadły i jednak jestem za owocami. Chciałabym spróbować na wakacje czegoś takiego bardziej typu mango, może jakaś papaja, coś takiego, także polećcie mi, jeżeli używaliście tych maseł. Są bardzo wydajne i są tak nawilżające, że używam też na kolana, na stopy, na ręce, na noc. Także super, nawet na usta potrafię nakładać. Co do ust, to miałam strasznie przesuszone usta ostatnio, szczególnie właśnie kiedy byłam w szpitalu. Nie mogłam za bardzo pić i jakoś tak naprawdę moje usta cierpiały i od tych wszystkich matowych pomadek przeżywały koszmar. I znalazłam moje dwa najlepsze balsamy, dwa najlepsze, jakie kiedykolwiek miałam, jeżeli chodzi o nawilżanie ust. I oba są w tubce, niestety, chociaż wolałabym, żeby były jakoś w aplikatorze, ale nie. Ten z Kielsa, miętowy, właśnie tak jak mówiłam, tubka. Niestety bez zakończenia, tylko taka zwykła, standardowa tuba. A drugi jest Dr. Lip. To jest Original Nipple Balm for Lips. To oznacza, że on był zaprojektowany, zrobiony po to, żeby używać go po prostu do sutków. Kobiety, wydaje mi się, że to jest w ogóle produkt angielski, tak, United Kingdom, że on był właśnie stworzony po to, żeby używać go do podrażnionych sutków, chyba wtedy, kiedy kobiety karmią, mają podrażnione i nie wiem, jakim cudem został. Nie wiem, jakim cudem kobiety zaczęły go używać do ust i jest naprawdę wspaniały. Jest gęstszy niż ten, ciężko go w ogóle wycisnąć z tej tubki, ale tubka jest większa i naprawdę bardzo, bardzo fajne. Także oba produkty są dobre. Ten jest gorzej dostępny, bo trzeba go zamawiać przez internet. Natomiast na różnych stronkach go dostaniecie. Tam dostaniecie w sklepach stacjonarnych Kielsa i wydaje mi się, że też online. Także dwa najlepsze balsamy do ust. Teraz jeśli chodzi o usta, to najczęściej używałam konturówki z MACA w odcieniu Oh Honey. I to jest taki kolor, który będzie pasował tak naprawdę do wszystkich pomadek nudziakowych i naturalnych oraz różowych. Kolor po prostu naszych ust, także Oh Honey, bardzo fajny, to jest ta seria, wydaje mi się, Pro Longwear, tak. Fajny, naturalny, jego zamiennikiem będzie ten kolor 02 Spec Fine. I pomadka, którą używam najczęściej, to jest Lime Crime w odcieniu Bleached. Dostałam ją kiedyś od siostry, taki naturalny kolor, piękny. Dziś nie mam jej na ustach, natomiast jest bardzo, bardzo podobna, także naprawdę bardzo fajna. Ja robiłam test pomadek z Lime Crime z zestawu Velveteens, one się trzymają bardzo dobrze, jestem z nich bardzo zadowolona, więc ja mogę powiedzieć same pozytywne rzeczy. Nie miałam żadnych negatywnych zdarzeń z Lime Crime, chociaż wiem, że mają kiepską opinię w sieci z uwagi na to, co się działo w przeszłości na ich stronie, natomiast u mnie było wszystko ok, więc ten zestaw do ust bardzo, bardzo mi się dobrze sprawdził. Teraz dwa ulubione korektory, oczywiście Catrice, mój ulubiony, kolejne opakowanie Camouflage Cream. Kolor 020, bardzo gęsty, praktycznie się nie kończy, już jedno opakowanie skończyłam, prawie skończyłam, świetnie mi się wtapia w podkład, czy to w podkład, który mam już nałożony, czy to pod podkład, czy na podkład, czy w ciągu dnia mogę go dołożyć, także naprawdę dobry, warto go nakładać pędzelkiem lub palcem. I kolejny to jest korektor pod oczy i bardzo dobrze mi się sprawdził, to jest Healthy Mix z Bourjois i mam go w kolorze 51 Eclat Clair, czyli Light Radiance. I ma taki fajny żółty kolor i uważajcie z nim, bo odrobina już wystarczy, żeby rozświetlić sobie tutaj skórę pod oczami. On naprawdę bardzo, bardzo jest jasny i może nam stworzyć efekt pandy, jeżeli nałożycie go za dużo. Myślałam, że to jest formuła taka jak ta w pędzelku, że sobie tam mogę więcej nałożyć, rozblendować, a tu nie. Ten jest bardzo kryjący, to jest dosłownie taki kamuflaż w kremie. Tuż miesiąca to na pewno będzie Chubby Lash z Clinique, bardzo go lubię, robiłam Get Ready With Me Clinique. I świetnie mi się sprawdził, gruba szczota, bardzo duża, silikonowa, nie każdy lubi silikonowe szczotki, natomiast maskara jest dobra, fajnie pogrubia. Czasem trzeba ją mocniej wyczesać, bo czasem potrafi sklejać rzęsy, natomiast zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, ma piękny czarny kolor, więc ja ją bardzo lubię. Jeżeli lubicie takie duże szczotki, szczególnie silikonowe, to Wam polecam. Maskary z Clinique są fajne, bo nie uczulają, są dobre dla alergików.
dla mnie ekstra, no i wydaje się takie ogromne to opakowanie. Naprawdę fajny tusz. Jeśli chodzi o Clinique, to zachwycił mnie też produkt do brwi, nazywa się Instant Lift for Brows i mam go w kolorze Soft Brown 02. I z jednej strony mamy highlighter, czyli rozświetlacz, tutaj wewnętrzny kącik. I mamy z drugiej strony kredkę. I kredka jest fajna, jest taka dosyć gruba i ma piękny kolor, taki brązowo-szary. Można go oczywiście mocniej nałożyć, żeby był mocniejszy efekt. Albo tak delikatnie, żeby tylko jakby wypełnić przestrzenie, te luki między brwiami. Natomiast nie uzyskacie nim takiego efektu Insta Brows, czyli takich mocnych, wyrysowanych brwi. On daje bardzo naturalny efekt. Widzieliście już wielokrotnie u mnie. Pokazywałam też ostatnio w Get Ready With Me. Świetny, świetny kosmetyk. Bardzo, bardzo go lubię. Chciałabym jeszcze wypróbować w kolorze blond. Jestem ciekawa, czy będzie o wiele jaśniejszy, ale ten kolor jest naprawdę ładny, taki uniwersalny. Na to chyba wszyscy czekali, pytaliście mnie, czym ostatnio robię brwi i robię je tym. Mam je dziś zrobione właśnie produktem z Too Faced, kuloodporne brwi. Kolor to jest taupe, universal taupe, universal taupe, uniwersalny taupe, tak? Czyli uniwersalny szary brąz. Dokładnie taki kolor, jak tu widzicie. Dokładnie taki, jak mam ostatnio na brwiach. Sprawdza się świetnie. W zestawie macie też dołączony pędzelek syntetyczny razem z takim grzebykiem do wyczesywania. Jest tutaj też małe lusterko. Produkt jest świetny, jest to bardzo gęsta pomada. Jeszcze bardziej gęsta niż pomada z Anastazji czy z Inglota. Jeszcze bardziej gęsta, jeszcze bardziej trwała. No świetny, świetny produkt. Myślę, że jeszcze u nas nieodkryty. Jeszcze jakby nie ma na niego szału. Natomiast mam nadzieję, że brwiomaniaczki na niego spojrzą, bo naprawdę daje radę. Jest świetny, gęsty, pięknie wygląda na brwiach. Można nim ładnie wyrysować brwi albo zrobić się naturalne. Jak widzicie, ostatnio mam takie, podobają Wam się, mi też się podobają. To jest tego produktu zasługa, także Wam bardzo polecam. Uwielbiam produkty z Too Faced, cieszę się, że weszły do Polski, naprawdę są świetne. Różem miesiąca będzie Dawn Boy z The Balm, polecony mi przez Shush. I bardzo się cieszę, że go mam. Mam go z kosmetyków z Ameryki, bardzo ładny, taki zimny kolor, ale pasuje na pewno wielu osobom, bo to jest taki kolor bardzo... Można powiedzieć, że to jest bardzo dyskretny kolor, to nie jest taki żarówiasty, rażący po oczach. Ostatnio mi wpadł w ręce też taki odcień z Urban Decay, dosłownie różowiutki, różowiutki, powiem Wam, jak landryna, no nie dla mnie. Natomiast ten jest taki dzienny i w zależności od tego, ile nałożycie, tak będzie wyglądał. Podoba mi się opakowanie, mimo że jest kartonowe, to jest takie bardzo solidne. Podoba mi się grafika, podoba mi się to, co jest tu napisane. So many men, so little time. No naprawdę bardzo fajny kosmetyk i tutaj tak się zamyka na magnes. Jeden z moich ulubieńców, naprawdę ekstra i jest dosyć trwały. Także polecam Wam, nie wiem czy lubicie kosmetyki z The Balm, ale to jest jeden z fajniejszych kosmetyków właśnie z tej marki. Kolor miesiąca to jest pierwszy kolor, który zrobiłam po wyjściu ze szpitala na moich paznokciach. To jest Blueberry Kiss 116 z Semilaka. I to jest taki kolor mocno fioletowy, taki kolor gencjany z takimi pięknymi drobinkami. I te drobinki są właśnie też fioletowe. Pięknie opalizuje tak na delikatnie niebiesko. Naprawdę bardzo fajny kolor. Zresztą na pewno widzieliście u mnie na zdjęciach czy na filmach, pytaliście co to za kolor. I to właśnie to, 116 z Semilaka. No, coś cudownego, ślicznie, ślicznie błyszczy, także no nie mogłam się doczekać, żeby zrobić paznokcie. Z powrotem mam długie paznokcie i teraz na jakiś czas znowu będę mieć długie, mimo że ściąganie jest tragiczne, to wygląd naprawdę to rekompensuje, naprawdę piękne są. I zapach miesiąca, niestety bez zakrętki. Zakrętka gdzieś mi się zgubiła, jak widzicie, zużyty do połowy Salvador Dali, taki dosyć niepopularny zapach, nie widziałam go tak naprawdę nigdzie. Ja go kiedyś dostałam w próbce i później go zamówiłam na iPerfumy. I bardzo fajny zapach, ale nie dla każdego. I teraz Wam niestety nie powiem, jak się dokładnie nazywa. Jak znajdę nazwę, to Wam napiszę, która to jest edycja. W każdym razie taka butelka. I teraz będę opisywać zapach. Najtrudniejsza rzecz na świecie. Wyczuwam tutaj bardzo dużo cytrusów, ale jest tutaj też nuta takiego pieprzu, takiego czegoś ostrego. Także takie ostre cytrusy i jest tutaj też słodycz. Także jest to zapach taki pomieszany. Są też nuty kwiatowe. Pomieszane. Wrzucę Wam na pewno specyfikację tego zapachu, żebyście wiedzieli dokładnie, jak pachnie. Salvador Dali. Lubię ich zapachy. Ja właśnie jestem fanką Salvadora Daliego, tych szczególnie starych zapachów. Ja jestem taką tradycjonalistką, jeżeli chodzi o zapachy. Rzadko, kiedy mi się nowe perfumy podobają, wącham różne nowości i jakoś, no nie podchodzą mi, totalnie mi nie podchodzą. Ja lubię właśnie takie klasyki jak Trezor, jak właśnie Salvador Dali. Także ja jestem tradycjonalistką, jeżeli chodzi o zapachy. U mnie nie zobaczycie nic szalonego, nowego, żadnych super nowości, naprawdę. Ja używam ciągle tego samego, a jeżeli już to wybieram te takie tradycyjne właśnie firmy, jeżeli chodzi o perfumy. I to mi się podoba. Fajny zapach, naprawdę fajny. Jeżeli jesteście fankami Dolce & Gabbana Light Blue, tak jak ja, albo Moschino,
to Wam się też spodobają. Jeżeli lubicie właśnie Salvatore Dalí'ego, czy nawet perfumy Lanvin, o, uwielbiam też Lanvin, to też Wam się powinien spodobać, także idźcie, zobaczcie. Są różne w ogóle wersje tego zapachu, a ta jakoś mi bardzo, bardzo podeszła, taka szalona butelka. Nic specjalnego, jeżeli chodzi o butelkę, natomiast zapach mi się podoba. Kochani, to już tyle. Mam nadzieję, że ulubieńcy Wam się podobali. Mimo, że nie było tego dużo, to może coś podpatrzyliście. Napiszcie mi koniecznie swój ulubiony szampon z Fructis. Napiszcie mi ulubiony zapach z Body Shopu, jeżeli macie taki. A także, jeżeli macie swój ulubiony balsam do ust, to też mi to napiszcie na dole. Czekam na Wasze komentarze. No i zostawcie kciuka, jeżeli Wam się podobał film, jak zwykle. Widzimy się już jutro. Pa, pa!